Kochani widzowie, nie będę ukrywał, że nie jest kolorowo i naprawdę ten aparat to jest totalny dramat. Jeżeli będę przez ten odcinek musiał pić wodę, to bardzo przepraszam, ale to tutaj, totalnie mnie boli. Ale damy radę, więc witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na Palionowie. Siemano witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Ja jestem oczywiście Szczypson, jesteśmy dzisiaj tradycyjnie jako 19.19, prawie w każdy dzień na Palionowej. Słuchajcie, dzieją się tutaj naprawdę powalone akcje. Kto widział odcinek u Dave'a, no to wie o co chodzi. Kto nie widział, no to powinien tam koniecznie pójść zobaczyć o co chodzi. Zaraz pójdziemy też do Dave'a, z nim pogadamy, ponieważ okazało się, że moja była dziewczyna, czyli Milki, zakochała się w Dave'ie i wypisuje do niego jakieś dziwne rzeczy. I dzisiaj chciałbym zobaczyć tak naprawdę, co to jest dokładnie, co ona tak naprawdę do niego wypisuje, co on tam tak naprawdę ma. Bo to jest wszystko podejrzane. Ja się tego po niej totalnie nie spodziewałem, że ona do mojego przyjaciela będzie startowała. No to, tak się nie robi po prostu, słuchajcie, tak się nie robi. Więc dzisiaj chciałbym zobaczyć po prostu, co tam takiego pisała, prawda, nie? O, i tu już jest pierwszy moment, który muszę popić wodą, bo już nie wytrzymuję z bólu. A to był idealny moment na to, żebyście zostawili łapkę w górę, koniecznie. Jeżeli wam się odcinki podobają, no to koniecznie zostawcie łapkę w górę, żeby było więcej takich. No i przypominam o tym, że odcinki są rano o 10, o 14 na plusie i wieczorami, prawda, o 19.19 u mnie na kanale. Dobra, idziemy do Dave'a, uwaga. Halo, halo, puk, puk. Wbijam z buta. To jest kolejny dzień. No jest kolejny dzień. Ej, patrz. Co się stało? Ale tak, tam stań w rogu. No. O ty, złodzieju, masz swoje ciasto! Masz gdzie swoje mam swoje ciasto? Dałem ci do domku ciasto, dałem do domku ciasto. Kiedy? Dałem w chatę ciasto, tu stało ciasto. Widzowie, no to pamiętają. Dobra, ale wiesz, że danie i zjedzenie od razu na miejscu to tak jakbym w ogóle nie dostał. Nie, nieprawda, nie zjadłem, stary. Tu nie było żadnego ciasta. Tu nie było żadnego było, ciasta. Było, założysz się, że było. Na moim odcinku jest udokumentowane. No stary, dobra, ale poza odcinkiem to zjadłeś go na 100%, bo go tam nie było nigdy. Co? Dobra, to co? Uderz mnie, uderz mnie. No ale po co? No proszę, ja proszę, biję. No proszę. O. Co ty zrobiłeś? Czekaj. O. Nie! To jest ciasto! Ciasto! Dobra, Davison, nieważne, kiedyś upieczemy. O, wiem kiedy sobie upieczemy ciasto. Upieczemy sobie jutro ciasto sobie upieczemy, dobra? Dobra! Jutro sobie upieczemy ciasto. A wiecie, co się jutro dzieje? No możesz powiedzieć. No, meeting szefów i with szef na Instagramie, możecie to zobaczyć, bo na pewno będą relacje, więc wpadajcie na nasz Instagram, bo tam jutro spotkanie szefów, szef nie jeden, mamy dwóch, szef, że mamy dobry ciuch. No, dokładnie, dokładnie, więc zapraszamy na Instagramy nasze linki, znaczy link do mojego Instagrama macie w opisie, już Dave'a nie będę dodawał, bo po prostu mi się nie chce, ale jak wejdziecie do mnie i wejdziecie w jakiekolwiek zdjęcie z najnowszych, to na 100% tam jest Dave oznaczony, więc po prostu wchodzicie do niego, Dawid Podłoga, kochanek, i prawda, sobie wchodzicie też na... I obserwujecie koniecznie nasze dwa Instagramy, bo jutro się będzie, kurde, działo! Dobra, Davison, ja się zastanawiam, po co ja do ciebie dzisiaj przyszedłem, no właśnie. Właśnie, no to jest dość ciekawe. Chciałbym, żebyś pokazał mi wszystkie dowody na to, że Emilia się w tobie zakochała, ponieważ troszkę mi jest z tym ciężko, nie będę ukrywał. Stary, czy ty chcesz, żebym ja tutaj dobijał po prostu... Trupa? Dobra, nie. Od razu z bomby ty ze sobą nosisz takie dowody ciężkie, dobra. A to pokazywałeś mi na odcinku. No cześć, widziałem twoje prezenty, są super, przyjdź do mnie do chatki, mam dla ciebie zadanko. To jest to pierwsze, a druga co to było? Musisz mi dziś przynieść 10 rodzajów kwiatków, potrzebuję od ciebie. Ogólnie to powodzenia, mam nadzieję, że się zobaczymy. Masz bardzo ładny kamyczek, możesz mi go dać na chwilkę. No to jest nienormalne. Te ostatnie zdanie jest podejrzane i jest to tutaj, jest bardzo kurde, podejrzane. Brane pod uwagę, myślę, w kurde. Ja bym, stary, wiesz co zrobił? Gdzie ty jesteś? A tu jesteś. Tutaj. Włamał się do domku i przeszukał jakieś. Ja już chciałem palić. Dobra, możemy iść przeszukać, dobra, możemy iść przeszukać. Nie no, dobra. Przeszukać, stary, bo to co tam się dzieje, to jest podejrzane mocno, wiesz? Chodź, wbijamy do chaty, jak się tak szybko chodzisz? Bo ja ogólnie biegam od drugiego roku urodzenia, wiesz, więc tutaj... Ale żeby oczywiście, Milka, oczywiście, tak, oczywiście, domek flaka, tak, maka paka. Dobra, uwaga, ja przeszukuję na górze, ty przeszukujesz na dole. Dobra, szukam. Idę od razu na samą górę przeszukać. Jak coś znajdziesz ciekawego, to mów, nie? Tylko... Okej. Tylko nie wiem, co to znaczy coś ciekawego, wiesz? Myślę, że ma coś bardzo ciekawego. Co tam masz? Ja ej, stary, chodź tu! Chodź. Gdzie? Tu! Szybko, proszę! Patrz! No. O kurde, ale nie, to są te kwiatki, co dałem. Aha, ja myślę, że ty je tak gdzie indziej dałeś, że ona sobie to tu przeniosła. Dobra, nie, masz, trzymaj, stary. Ciekawe, myślę, że to może być ciekawa wiadomość. Cześć, tu Milki, która jest 2100 roku, wszystko co ty przeżyłaś, ja też już przeżyłam, czeka cię wiele decyzji do podjęcia, ale dasz radę, pewnie myślałeś, że umrzesz, ale ocalejesz tak samo jak wszyscy twoi przyjaciele, coś się kończy, a coś
Zaczyna, będzie ci ciężko, już jest, ale dasz radę, czekają ci niesamowite przygody. Jednakże zdajesz sobie pewnie pytanie, dlaczego ci to mówię. Musisz odnaleźć plany statku kosmicznego, którym uciekniesz z Ziemi, bo po wybuchu będzie ona niemalże niezdatna do życia. Chciałabym powiedzieć ci to wprost, ale nie, ale na serwerze może być tylko jedna Milki, dlatego też stary Szczypson nie może spotkać się ze swoim Szczypsonem. Z twoim? To mnie troszkę uraziło już. Wierzę w ciebie, nigdy się nie poddawaj i powodzenia. Dobra, stary, to są jakieś oszczerstwa. Co to są za bójdy? Dobra, stary, słuchaj. Dobra. Słuchaj, to trzeba chyba wyjaśnić tutaj. No jaki właśnie. Statek? Jaki statek? Widziałeś jakiś statek tu gdzieś w pobliżu? Nie widziałem żadnego, stary, statku. W ogóle, stary, jakie plany, jakie statki? To nie wiem, stary. Nie wiem. Tu po prostu jest coś kombinowane i tu chyba ktoś chce zabrać wszystkie kamienie, nie? No to wygląda podejrzanie, no ale dobra, nieważne, tak. W każdym razie nawet jeżeli tu gdzieś byłby jakiś statek, to byłby u mnie w laboratorium, a nie gdzie indziej. Właśnie, no przecież stary, ja też mam swoje laboratorium, tu nie jest, nie wiem. Poza tym powiem ci tak, czekaj, to ci muszę w tajemnicy powiedzieć, ale tak, żeby nikt nie słyszał. Chodź tutaj, tu. Dobra. Sytuacja wygląda tak, że pamiętasz, jak ja się dostałem na palionowo, pierwszy? Pamiętam, statkiem, tak, no, tak. No, to... Gdzieś dałem moje plany statku i one znikły, więc jeżeli to są te plany, to ciekawa sytuacja, wiesz? Tak? No. A co, będzie zdatny do działania ten statek, czy nie? Nie, bo tam kartki wyrwałem. Oj, no to tutaj mamy. Więc on nie poleci nigdzie, stary, nie ma nic co zasilanie całe, to jest kopie. Nie ma. To jest, jakby ci to wyjaśnić. Jak jest taki jakby, jak jest żółw, nie? No, no. I wyjdzie ze skorupy. Nie? No. To jest sama skorupa, a to nigdzie nie pójdzie. To są niezdatne plany, tam wiesz. A potrzebne kartki, chopie, to ja spaliłem. Jak zobaczyłem, że to mam takich przyjaciół, mówię, po co mi te plany, nigdzie nie wracam. Dobra, chodź tu, zobacz to. Bo tu jest bunkier tego starego Szczypsona, co ten, to też jest ciekawa sytuacja. Aha, o kurde, dobra. No to tutaj, kurczę, no i on sobie tutaj jakoś żył, nie? Tylko ja mu to zepsułem, bo mnie zdenerwował. Bo jest święty, jaki morski bunkier. Ja no, ale o właśnie, czekaj, bo on tutaj ma coś ciekawego, czekaj, idź tam do samego końca. No. Do rogu i teraz patrz. Patrz na mnie. No. I za siebie. O kurde, ty, no. Przejście. Patrz, o kurde, przejście. Ja zapomniałem, że jaki mam potężny kilof. Sorry. Patrz, i tu. Przeczytaj to. Plędzianie. Ukrać kanał Szczypsona, pokazać. Co? No. Co? Ja swoją drogą to kamień nieskończoności widziałem ostatnio, świrus go ma. Serio? Kurde? No. Ale o co tu chodzi? Stary, patrz to jeszcze. Tu jakąś dziurę w ogóle wykopał i tam co jest na dole. Ja stary nie wiem co to jest, ja tam boję się schodzić. Nie, spuszczam tam ziemniaka, zobaczmy co się stanie. Pum, dobra, ziemniak poszedł. Nie widzę go. W sumie to ja też go nie widzę, więc nie wiadomo co się z nim stało, ale czekaj. Uwaga, niebezpieczeństwo. Stary, wow. nie ryzykuj, czekaj, ryzykuj. Uwaga, z powrotem i pum, dobra. Ja lubię ryzyko. Dobra, chodź stąd, idziemy. Tylko musisz zamurować to. Dobrze to dałeś. I tak, teraz tu, uwaga, pum, zamykam. A patrz, stary, gdzie ten tunel prowadzi, idź tamtą stronę. Właśnie, bo to jest też ciekawe, bo on jeszcze gdzieś prowadzi, kurde. No, bo on skubany, kurde, chciał się podpiąć pod moją Havirę. Co? No. Ale to jest może jakiś twój dobry homie. Czekaj, no nie, to jest ten stary ja z przyszłości, no. Jest jakaś biblioteczka, nie? Jak no, to jest crafting. Kurde. Czekaj, ja to zniszczę. O, dobra, bo ty masz siekierkę, to szybko pójdzie. Nice. Patrz, gdzie jesteśmy. Kurczę, Ej, czekaj, to jest w tej nowej chacie. No. Ja. Stary, jak on sobie to wymyślił? Jeszcze tu crafting postawił. Tylko patrz, kurde, tutaj trochę świeci za tego, no ale to nieważne jest, to akurat jest takie, wiesz, mało znaczące. Dobra, nieważne. Stary, czy jest coś jeszcze, co udowadniałoby... Tak. Co? Tak, stary, jest coś jeszcze, co udowadnia, że tutaj Emilia coś kręci, mianowicie wszystkie listy w tej skrzynce oprócz jednego. Wszystkie które? Się zgadzają. A, dobra, to czekaj, czyli mogę sprawdzić się, tak? Tak, wszystkie po kolei, stary, leć, bo tu jest podejrzana sprawa, Wszystkie oprócz jednego. Tak, bo tam jeden jest... Milka, ładnie ci w zielonym. O kurde, dobra. Widzisz to? Hej, super, dziś wyglądasz. W sensie, ja nie wiem, czy to ona pisała wszystko, o kurde, ale... co? KC? Ja nie wiem, czy to ona wszystko pisała, no dobra, ale... rozumiem. Ale... Hej, słodziaku! Ale dobra, tam jedna Emilia się przyznała, że to jest ona. Tak. Dobra, no. Tu jest jakieś jedno...
Możemy się spotkać, nie? Mam 13 lat. Dobra, to raczej to nie ona. To co nie jest właśnie od niej. No dobra, no ale to jest podejrzane, stary, ja nie wiem, co no ja mam o tym myśleć. Moja była się w tobie zakochała. Co teraz? No. Nie wiem, stary, no co teraz? No nie mam pojęcia, stary, co teraz, no kurde. Ja, stary, idę się z tym przespać, bo ja nie wiem. Nie, co ty, stary, jak jest panko? Działamy, stary, trzeba... Już jesteśmy umówieni na jutro. Jutro idziemy po kamień bólu. Tak, i to jest, stary, mi się wydaje, że tak naprawdę ona chce zabić wszystkie kamienie i tak odwraca naszą uwagę z tym właśnie jakimś końcem. Dobra, to będziemy je i schowamy. Tak jest plan. Dobra. Szefowski plan. Okay. Dobra. Okay. Więc tak słuchaj, dobra. Trzymaj się, ciepło. Do jutra. Do jutra, trzymaj się. Trzymaj się, szefie. Wyśpij się, szefie. Dobra, słuchajcie, no jak widzieliście, powalona akcja, ja idę spać, bo już nie mogę tego, nie wiem, co ja mam o tym myśleć. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19, rano o godzinie 10 i po południu o godzinie 14 na kanale Szybson Plus. Trzymajcie się, na razie, pa pa!